Bajkowisko.pl zaprasza. Dla Bajkowiska Kazimierz Gliński, Wyrwi Dąb i Waligóra. Czyta Łukasz Talik. Dąb, nie dąb. Góra, nie góra. Jakąkolwiek przeszkodę spotkaliby bracia na swej drodze, pokonywali ją w okamgnieniu. Waligóra bez trudu przenosił największe góry, a Wyrwi Dąb z lekkością wyrywał najokazalsze drzewa. Taką niezwykłą siłą obdarzeni byli dwaj bracia. Podobno odziedziczyli ją po swych karmicielkach, wilczycy i niedźwiedzicy, które, według legendy, wychowały i wykarmiły znalezione w lesie niemowlęta. Czego zresztą o nich nie opowiadano? Cuda i prawda z nieprawdą mieszały się w tych opowieściach. Ale jedno jest pewne. Wyrwi Dąb i Waligóra żyją po dziś dzień w baśniach ludowych i dla niejednego poety są natchnieniem. Kiedy żyli? Dziś trudno powiedzieć. Jedni mówią, że za króla Kraka. Inni ich dzieje do czasów Leszkowych odnoszą. Najprawdopodobniej ze względu na krążącą opowieść o pokonanym smoku za panowania króla Krakusa. To właśnie on miał gościć braci na dworze wawelskim. W owych odległych czasach nasz śliczny Kraków leżał wśród lasów i zarośli nieprzebytych i jak wilk z ukrycia wyglądał. Otaczające go drzewa były tak stare i duże, że 100 ludzi nawet nie mogło objąć swoimi ramionami pojedynczego pnia. Trudno więc było rozszerzać się miastu. Stawało się ciasno i ludziom, i królowi na Wawelu, gdzie z kolei w skalnej jaskini zamieszkał straszny smok, który pożerał wszystko, co tylko wpadło mu w szpony. Smucili się więc mieszkańcy i król się smucił, lecz nijak poradzić sobie nie mogli. Nie było bowiem siekiery tak wielkiej, która by mogła olbrzymie drzewa zwalić i królestwo rozszerzyć, ani miecza o ostrzu takim, co by twardą skórę potwora przeszył i do serca się jego dostał. A gdyby nawet i był, któż wyszedłby na spotkanie z taką bestią, która zanim rzuciła się na ofiarę, najpierw z prędkością pioruna 100-milowym ogonem ją owijała, rozcierała na miazgę i dopiero tak przyrządzoną marmoladą się delektowała. Król już zamierzał opuścić swój gród wawelski, gdy oto dotarła do jego uszu wieść o Wyrwi Dębie i Waligórze. Wezwani przybyli i natychmiast wzięli się do roboty. Wyrwi Dąb zaczął wycinać lasy i to bez żadnej fatygi. Przechadzał się wśród borów, jak my dzisiaj wśród łanów żyta. Za czuby brał drzewa, jak my to z kłosami robimy. I jednym szarpnięciem największe sosny, dęby i buki wyrywał, wyrzucał je na stepy węgierskie, gdzie lud, pozbawiony lasów, z radością wielką pozostałe drzazgi na opał zbierał. Tak po kilku tygodniach tej przechadzki Wyrwi Dęba pod Krakowem ukazały się śliczne błonia. Wisła zaś, ozłocona niewidzianym dotąd słońcem, z radośniejszym szumem fal do Gdańska popłynęła. Miasto zbliżyło się ku Wawelowi i otoczyło się setką bram. Co innego do zrobienia miał Waligóra. Oprócz lasów, wszędzie widać było w Krakowie ostre skały i niedostępne przepaści, gdzie zarówno dzikie zwierzę, jak i zbójcy znajdowali dobre schronisko. Waligóra łamał więc granitowe głazy, zatykał nimi wyrwy i rozpadliny, a potem wygładzał wszystko swą potężną dłonią. Ale nie niszczył ich zupełnie, wiedział bowiem, że nie tylko równiny, lecz wzgórza i pagórki także mają swoje piękno. Zostawił więc, jako ślad swojej artystycznej roboty, skały zwane dziś Panińskimi. Dawniej spacerował tu król, a mieszkańcy miło wypoczywali. Pozostał jeszcze smok wawelski. Z nim sprawa była trudniejsza, ale oto jak postąpili bracia. Wiadomo było, że potwór nigdy nie opuszczał swojej jaskini po północy. Zjadłszy wieczerze, zwijał się w wielki kłąb i spał. Otóż pewnego razu, po spożyciu kilkunastu chłopów, schrupaniu połowy starej baby, trojga dziewcząt i jednego wojewody na deser, smok zasnął twardym snem. Swoim skręconym cielskiem wypełnił całą jaskinię i chrapał tak donośnie, że aż cały Wawel dygotał.
To ułatwiło braciom zbliżenie się do strasznej jamy. I tak Wyrwi Dąb stanął z potężną sosną u wejścia do jaskini, a Waligura ze złomem skalnym na skraju góry. Pierwszy wpakował sosnę do otworu jaskini i konarami zaczął drażnić śpiącego smoka. Drugi, stojąc nad wejściem, czekał aż ten, zdenerwowany, wystawi przez otwór swój potworny łeb. I rzeczywiście, smokowi nie spodobało się kłucie sosny i nieustający szelest szyszek, które budziły go ze snu. Kręcił się, mruczał, wreszcie straszliwie ryknął i chcąc się przekonać, co to mu dziś spać nie pozwala, wysunął łeb z otworu jaskini. Waligura tylko na to czekał. Skalnym odłamem grzmotnął pomiędzy ślepia potwora i zmiażdżył jego straszny łeb. Co to za radość była w całym mieście! Rozdzwoniły się dzwony, trąby na zamku królewskim zagrały pieśń triumfalną, a król urządził przyjęcie i sam w pierwszej parze poprowadził poloneza. To powodzenie wbiło braci w niezmierną pychę. Nagrodzeni przez króla, uwielbieni przez mieszkańców, powrócili w końcu do swojej domowej zagrody, gdzie z utęsknieniem czekały na nich ich piękne małżonki. Cóż, prawdą jest, że dokonali wielkich czynów, ale prawdą też, że udało im się to tylko dzięki ponadprzeciętnemu wzrostowi i niezwykłej sile, a te już nie były ich zasługą. Tymczasem z ich ust wyrywało się ciągle tylko ja i ja, jak gdyby ty i on wcale nie istniało. Krytykowali wszystko i wszystkich wokół, tylko siebie samych chwaląc i uznając. I to ja, mnie, moje, powtarzane codziennie, stawało się coraz bardziej nieznośne. Ani pani Wyrwi Dębina, ani pani Waligurzyna nic a nic o sobie powiedzieć nie mogły, bo zaraz to jeden, to drugi mąż lekceważąco głową kiwał i mówił: co? Wy? Ani góry nie zwalicie, ani smokowi łba nie ukręcicie. Siedźcie lepiej cicho. Przecież i ty, Walusiu, nie wszystko zrobić potrafisz. Odezwała się pani Waligurzyna. I ty, Wyrwisiu, tego i tego byś nie zrobił, szepnęła Wyrwi Dębina. Ja bym nie zrobił? Albo ja, może? Zawołali bracia. To ja wyciąłem bór pod Krakowem, przechwalał się Wyrwi Dąb. Ja skały wygładziłem, a poddawały mi się tak miękko, jak twoje włosy złociste, żonusiu. Jeśli tylko zechcę, to słońce na patyk nabiję i kręcić nim będę po firmamencie niebieskim, wtórował mu Waligura. To wy jesteście do niczego, nie my, wołali chórem. I znowu ja. Na wierzch wyłaziło chwalenie siebie, a straszne żon lekceważenie. Poczekajcie, samochwały, szepnęły do siebie Wyrwi Dębina i Waligurzyna. Jeszcze przyjdzie koza do woza, rozumu was nauczymy. Coś wesołego musiały między sobą uradzić, bo to jedna, to druga. Przy tym uśmiechają się i przymilają do swych dzielnych mężów. Co wam jest? Spytali żon swoich Waligura i Wyrwi Dąb. Wybieramy się na jagody. Wyjdziemy o świcie, bo mówią, że jak nigdy takie dorodne są teraz. Martwimy się tylko, jak wy poradzicie sobie bez nas. Roześmiali się bracia i udali się na spoczynek. Nastała noc. Wszędzie cisza. Tylko w kobiecym pokoju migotało jeszcze światło. Jakiegoś figla przygotowywać musiały kobiety swoim mężom. Wczesnym rankiem wyruszyły do lasu. Wyrwi Dąb i Waligura zbudzili się o wschodzie słońca. Wołają służbę, pytają, czy żony już wróciły. Jednak, jako że jagód było dużo, wszystkie pokojówki i służebne z paniami do boru poszły. Zdrzemniemy się więc jeszcze. Bez nich nie zrobimy przecież winnej polewki. Szepnęli i wyciągnęli się w ciepłej pościeli. Około południa znów krzyknęli na służbę. Są już panie? Nie ma. Toż ci nie do rajdy. My byśmy w tym czasie cały las wytrzebili. Wstają i chcą się ubierać, lecz co to? Wszystkie kurtki i inne części garderoby potrzebne do porządnego ubrania się rozprute. Rozumiesz to? Spytał po chwili Wyrwi Dąb Waligury. Musiały całą noc nie spać.
I co teraz? Brat spytał. Trzeba po nie posłać do lasu. Niech wracają! Wysłany do lasu pachołek powrócił z wiadomością, że panie wesoło się bawią, ale niestety jagód nie uzbierały. Proszą więc swych mężów, aby przyszli do nich. Przyjść? Ale jak? Paskudny żart! Mruknął Waligura. Tymczasem wygłodniałe brzuchy dzielnych bohaterów burczeć zaczęły. Nie damy się babom pokonać, rzekł Wyrwidąb. Ty, Waluś, bierz się do szycia, a ja ci obiad ugotuję. Ale dotąd nie szyłem nigdy, a ja obiadu nie robiłem. Ale rady innej nie było. Wyrwidąb poszedł do kuchni. Waligura zabrał się zaś za szycie kurtek. Znalazł igły, nici i naparstek. Wszystko było, tylko robota niezbyt szła. Ogromne palce Waligury nie mogły złapać cienkiej igły. Co dopiero do dziurki nici nawlec. Naparstek na nic się zdał, nić wymykała się, igła kłuła. Na nic cały trud, na nic ślinienie palców. Szyte kawałki rozłaziły się i już. Wreszcie Waligura rzucił ubraniem i nićmi o ziemię, a ręce rozpaczliwie załamał. Po chwili usłyszał grzmot, jakby trzaśnięcie o ziemię miedzianego rondla. Waligura parsknął śmiechem. Zupę wylałem! Wrzasnął Wyrwidąb, stojąc w drzwiach. Dlaczego? Dusząc się od śmiechu, spytał Waligura. Zrobiłem takie paskudztwo, że jak na spróbowanie na język wziąłem, diabli mnie porwali i już! Tu spojrzał na rozchodzące się szwy kurtek, nad którymi pracował Waligura i ryknął śmiechem. Śmiał się Wyrwidąb. Śmiał się Waligura. Odezwały się nagle dwa cienkie śmiechy Wyrwidębiny i Waligurzyny. Stały za nimi i przyglądały się niezgrabnym staraniom swoich mężów. Obaj mężowie z radości na widok żon prawie podskoczyli. Złociusiu, zszyj mi kurtkę! Milusiu, ugotuj nam zupę! Zawołali. A weźmiesz słońce na tykę? Wezmę, ale kurtki nie zszyję! Tak jak ja nie ugotuję obiadu! Widzicie, samochwały, że nie mielibyście miodu bez pszczół? Wołały, śmiejąc się triumfująco. Na początek macie jeżyny, a zupa i ubranie wnet będą gotowe. Odtąd Wyrwidąb i Waligura na 10 spustów swoje ja zamknęli, a żony swoje szanują i bardzo kochają. Koniec. Bajka pochodzi ze źródeł Polony.